Proszę Państwa, muszę uderzyć się w piersi, ponieważ no najwyraźniej nie doceniłem Jarosława Kaczyńskiego jako wirtuoza intrygi. Zastanawiało mnie to, że forsując tutaj, to widać, że forsując za wszelką cenę Lex TVN, naczelnik państwa idzie na czołowe zderzenie z naszym najważniejszym sojusznikiem. Wojną z Tuskiem, wojną Kaczora z Donaldem do końca wytłumaczyć się tego nie da. I szczerze mówiąc, zachodziłem w jak to mówi poeta, zachodziłem w z podgornym kolą i dopiero pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, otworzył mi oczy. Otóż pan Marian Banaś powiedział, z dużym niepokojem, że w 2020 roku dług publiczny Polski powiększył się o 290 miliardów złotych, a więc o tyle, o ile powiększył się w poprzednich 10 latach. Poprzednich 10 latach. Więc jeżeli w ciągu jednego roku tyle długu publicznego przyrosło, no to znaczy, że sytuacja finansowa państwa jest poważna. Czemu chyba i tu temu niepokojowi daje wyraz również prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Glapiński. No i dopiero na tym tle zrozumiałem, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby Donalda Tuska w ramach wojny Kaczora z Donaldem pozbawić głównej tuby propagandowej obozu zdrady i zaprzaństwa, ale jeszcze jest drugie i znacznie głębsze i znacznie ciekawsze dno. To zresztą jest dowód na to, że politycy inspirują się literaturą, a jak nie literaturą, to filmem. Bo naczelnik państwa jest mniej więcej w moim wieku, więc mógł oglądać film, taką angielską komedię z 1958 roku, Mysz, która ryknęła, i to go mogło zainspirować do tutaj zmontowania takiej misternej intrygi. Ale no muszę najpierw Państwu powiedzieć, na czym polega, jaki pomysł towarzyszył tej angielskiej komedii Mysz, która ryknęła. Alpejskie księstwo Fenwick, rządzone przez księżnę, wpadło w tarapaty finansowe z powodu załamania się eksportu wina, które było jedynym artykułem eksportowym tego księstwa, a eksport wina się załamał dlatego, że jakiś kalifornijski winiarz rzucił na rynek podróbkę tego wina Fenwick, no i oczywiście to spowodowało ogromne perturbacje. Księżna wysyłała rozmaite skargi do Departamentu Stanu, ale to tam wszyscy wrzucali je do kosza i już nie wiadomo było, co dalej robić, aż tu pewnego dnia pierwszy minister podsunął księżnej taką oto radę. Mówi, wypowiedzmy wojnę Stanom Zjednoczonym. Księżna powiada, no co pan, panie ministrze, ekscelencjo, czy pan rozum stracił, od kiedy pan ma te objawy? A ten mówi, nie, proszę mnie wysłuchać. Powiada, popatrzmy na Niemcy i na Japonię. One prowadziły wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i ją przegrały. I popatrzmy, jak teraz świetnie prosperują. No to my też wypowiedzmy wojnę Stanom Zjednoczonym. Oczywiście ją przegramy, no ale potem jakoś tam Stany Zjednoczone nam pomogą i wyjdziemy na prostą. I tu przekonał księżna plan zaakceptowała. Siły zbrojne Fenwicku, które tam liczyły kilku żołnierzy, Fenwick od średniowiecza nie prowadził żadnych wojen, więc oni mieli takie kolczugi, tam łuki, miecze i tak dalej. I księżna wypowiedziała wojnę Stanom Zjednoczonym, wysłała stosowne pismo do Departamentu Stanu, a tam ktoś uznał, że to są jakieś żarty, jakiegoś dowcipnisia, wrzucił je do kosza, tak jak i poprzednie pisma księżnej. No i nie było rady, trzeba było rozpocząć działania wojenne. Nie będę Państwu opowiadał całego filmu, chociaż warto go obejrzeć i polecam gorąco, tylko że
w Fenwiku stało się tak, że Fenwik ze Stanami Zjednoczonymi ku powszechnemu zdumieniu wojnę wygrał. No i dopiero się zaczęły komplikacje. Otóż myślę, że w tej sytuacji, w której znalazła się Polska, naczelnik państwa wykombinował sobie, że pójdzie na czołowe zderzenie ze Stanami Zjednoczonymi, które oczywiście bez utraty twarzy nie mogą takiego podskakiwania, takiego buntu ścierpieć. Jeszcze w dodatku w sytuacji, kiedy sekowany będzie biznes nie tyle może nawet amerykański, co żydowski, bo przecież firma Discovery Communication to firma żydowska, na czele której stoi pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi korzeniami. No i Polska tę wojnę ze Stanami Zjednoczonymi przegra, ale Stany Zjednoczone wezmą na siebie trud odbudowy naszego nieszczęśliwego kraju. No i w ten sposób sytuacja finansowa państwa zostanie uzdrowiona. Bardzo możliwe, że powtórzy się sytuacja z filmu Mysz, która ryknęła, i że Polska tę wojnę ze Stanami Zjednoczonymi wygra, ale no, nigdy nie ma pewności. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że Polska tę wojnę przegra, no i potem być może naczelnik państwa swoją intrygę tutaj doprowadzi do końca. Inaczej tego wytłumaczyć nie można, ale widzimy, że politycy mogą czerpać inspiracje, i to takich najbardziej wyrafinowanych intryg, z literatury i filmu. Proszę państwa, a tutaj to nie jest jedyna wojna, którą Polska prowadzi, znaczy mogłaby prowadzić. Problem jest w tym, że teraz oczywiście żadnych wojen nie ma. Teraz są operacje pokojowe, misje stabilizacyjne i tak dalej, a wojen nie ma od tego momentu, kiedy to zaniepokojony słuchacz zwrócił się do Radia Erewań z pytaniem, czy będzie wojna. Radio Erewań odpowiedziało mu, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu, więc Polska też z nikim nie wojuje, uchowaj Boże, tylko próbuje te inne nasi sojusznicy, inne kraje, nasi sojusznicy i przyjaciele próbują tu u nas doskonalić demokrację, co oczywiście zawsze wywołuje paroksyzmy. No i jak wiadomo, Unia Europejska, to znaczy nasza złota pani, to znaczy Niemcy, prowadzą u nas od 2017 roku wojnę o praworządność. No i wciągają stopniowo w tę wojnę o praworządność w Polsce coraz więcej instytucji Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, który niedawno nakazał Polsce, żeby rozpędziła Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, no i w ogóle tam zrobiła porządek. Rząd początkowo jak zwykle się odgrażał buńczucznie, ale już widać, że podkula pod siebie ogon, przynajmniej pan premier Morawiecki, a i pani Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, powiedziała, że będzie to Izbę Dyscyplinarną zamrażała i sama gotowa jest odejść. Tylko Zbigniew Ziobro, jako autor tej reformy, właściwie nie autor, tylko no, tam lansuje tę reformę od samego początku, upiera się przy tym, żeby Polska nie cofnęła się nawet na krok. Więc on też najwyraźniej z jakichś powodów chce iść na czołowe zderzenie z Unią Europejską. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę państwa, nawiasem mówiąc, posłowie z Solidarnej Polski tutaj ostrzegają premiera, że nie dadzą się tutaj, nie dadzą zrobić z siebie kozłów ofiarnych, dlatego że przecież ta reforma, którą tak schlastał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, wcale nie jest autorstwa Solidarnej Polski, bo autorstwa Solidarnej Polski to była ta pierwotna reforma, którą zawetował w lipcu 2017 roku po 45-minutowej rozmowie telefonicznej z naszą złotą panią, pan prezydent Andrzej Duda.
No i PiS nie próbował obalać weta prezydenckiego, zresztą nie miał takiej możliwości, bo brakowało mu posłów, ale w takim razie zaproponował, żeby pan prezydent Duda przedstawił własną wersję reformy. No i pan prezydent Duda przedstawił własną wersję reformy i to ta reforma autorstwa, no nie wiem czy osobiście pana prezydenta Dudy, czy też jakiegoś tam eksperta z kancelarii prezydenta, właśnie ta reforma została tak schlastana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Proszę Państwa, stare kiejkuty mobilizują tutaj najgłębsze rezerwy swoich konfidentów. No tam przed Sądem Najwyższym pikiety, jakieś takie babcie, co to polskie babcie, co to samego jeszcze znały Stalina i Bermana, no i Radkiewicza, oczywiście tam protestują przed Sądem Najwyższym, domagają się rozpędzenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, tam w demokracji, Komitet Obrony Demokracji, jacyś obywatele SB też tam się kotłują, no ale przede wszystkim stare kiejkuty musiały zmobilizować sędziów. 92 sędziów Sądu Najwyższego podpisało się pod taką petycją, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, to znaczy, żeby zastosować się do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Proszę Państwa, no to jest najlepszy dowód na to, że tutaj sądownictwo mamy zagenturyzowane do szpiku kości. No ta petycja 92 sędziów Sądu Najwyższego pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadą prawa rzymskiego, że nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, a przecież sędziowie Sądu Najwyższego mogą być też pociągani do odpowiedzialności przez Izbę Dyscyplinarną, więc oni protestują we własnej sprawie, dokładnie. No i okazuje się, że stare kiejkuty to nawet taką liczbę niezawisłych sędziów Sądu Najwyższego zmobilizować mogą. Ciekawe, ilu z tych sygnatariuszy tego apelu samego jeszcze znało Stalina. O, niektórzy może jeszcze znali, bo tam obejmuje to nie tylko sędziów czynnych, ale sędziów w stanie spoczynku, no, z wyjątkiem tych, którzy się przenieśli już w stan wiecznego spoczynku i zabrali ze sobą wszystkie swoje nieprawości i zbrodnie do grobu. A teraz no, nic dziwnego, że i tamci też by nie chcieli być pociągani do odpowiedzialności przed Izbą Dyscyplinarną, no, ale to oczywiście drugi odcinek frontu wojny tutaj z naszym Bantustanem. Widać wyraźnie, że najwyraźniej prezydent Joe Biden porozumiał się z naszą złotą panią co do podziału wpływu w Polsce i ja początkowo sugerowałem, że to było 50-50%, ale teraz widzę, że nie, że mógł Joe Biden obiecać trochę więcej naszej złotej pani, dlatego że i tu polecałem Państwu śledzenie losów pana Szymona Hołowni, że to jest barometr tego porozumienia naszej złotej pani z prezydentem Joe'em Bidenem. Otóż pan Hołownia spadł na trzecie miejsce po Koalicji Obywatelskiej, a Donaldowi Tuskowi udało się w ciągu tam tygodnia czy półtora tygodnia poprawić notowania Koalicji Obywatelskiej, która się wysforowała na drugie miejsce. Wygląda na to, że pan Szymon Hołownia jeszcze będzie musiał poczekać na oszałamiający sukces polityczny. Tym bardziej, proszę Państwa, że dzisiaj, właśnie dzisiaj, 28 lipca, prezydent Biden odbywa
drugie bliskie spotkanie trzeciego stopnia z zimnym ruskim czekistą Putinem. Widać, że się namawiają coraz intensywniej. No to dla nas nic dobrego z tego wyniknąć nie może. Jedyny ratunek w tym, żeby Polska jak najszybciej tę wojnę ze Stanami Zjednoczonymi przegrała.